Czas na podsumowanie. Dwa tygodnie w trasie. Na kilkanaście osób, które poznaliśmy, które stanowią z jednej strony kadrę dydaktyczną, z drugiej strony stanowią kadrę naukową, ludzi, którzy pracują w marketingu, w wyższych szkołach bankowych, osoby, które są związane z na przykład organizacjami studenckimi. Oni wypełniali nam dzień, pokazywali tak naprawdę to, co najlepszego każda lokalizacja ma do pokazania. Mhm. I dzisiaj, jak moglibyśmy szybko przypomnieć sobie, to Chorzów kojarzy nam się ze Strażą Pożarną, Opole. Pomocą, to Opole w pierwszym dniu. Tą walizką specjalistyczną, kryminalistyczną. Okay. Koniem jeszcze i jiu-jitsu. Wrocław z IT i RFID i z babquizami. Poznań. Co tam się działo w Poznaniu? Zwiedzaliśmy trochę Poznań, zwróciliśmy szkołę i byliśmy na kontenerach. W Poznaniu, słuchajcie, koń jest w szkole. Nie taki prawdziwy, ale koń taki sztuczny. Później jeszcze był Toruń, gdzie byliśmy w niewidzialnym domu. Naprzeciwko Muzeum Pierników niewidzialny dom. Niewidzialny z zewnątrz, niewidzialny w środku. Weźcie udział w tym, po prostu. Tak. Potem była Bydgoszcz i w Bydgoszczy płynęliśmy taksi motorówką. Ale sterowarze, była jasność. Tak. Prawa jazdy jeszcze nie ma, ale... Później był Szczecin. Potem był Szczecin, tak. I po tym Szczecinie od samego rana byliśmy oprowadzani. Tak. Tutaj trzeba pozdrowić bardzo serdecznie Paulinę i Konrada. Powiem szczerze, już wiem, skąd Paulina ma zakwasy. Jak oni tyle chodzą po tym Szczecinie i skąd ma skurcze. Tak, i byliśmy w takim punkcie widokowym. Później mieliśmy rejs takim stateczkiem. Później mogłam iść z Pauliną, jak to baby, na zakupy. A później poszliśmy na wyspę Grodzką. Później była Gdynia. W Gdyni zobaczyliśmy szkołę. Zajęcia były. Później pojechaliśmy z Piotrem Budzkim. Port kontenerowy. Terminal kontenerowy, gdzie zobaczyliśmy, jak to rzeczy z różnych stron internetowych, chińskich głównie, podróżują, jak są przekładane. No i później byliśmy w Gdańsku, w którym ja się bardzo bałam, bo płynęliśmy znowu motorówką, ale to już taką z prawdziwego zdarzenia, na ogromnych falach. Znaczy najpierw zobaczyliśmy kampus, no, poznaliśmy całą szkołę, tak. A później pojechaliśmy do Sopotu, bo Sopot jest niedaleko Gdańska, jak każdy z was wie. I tam wsiedliśmy na motorówkę, na marinie. A później wróciliśmy SKM-ką do naszego samochodu i stoczyliśmy 5-godzinny bój z polskimi drogami wracając nie. Do naszego domu. Ty stoczyłeś, to ja stoczyłem, ale ona spała. No, ale spałam przez może 15 minut. Tak. Ja ci tam 15 towarzyszyłam. Minut. Dobra, niech to będzie już 15 Więc minut. Podsumowując. Podsumowując, ona jest po plastyku, więc może powiedzieć, że dostała puzzle w ciągu tych dwóch tygodni, tak mi się wydaje. Które się jeszcze składają w mojej głowie. Które jeszcze muszą się poukładać, bo każde miejsce pokazywało z jednej strony mały wycinek tego, co dzieje się na wyższych szkołach bankowych, ale z drugiej strony pokazywało, że to każde z tych miejsc jest samodzielną uczelnią. Mam nadzieję, że cała ta akcja pokazała Oli, że studia wcale nie są straszne. Każda z tych lokalizacji pokazała wiele aktywności, które można realizować i których nie należy się bać. Fajne było to, że wielokrotnie ona musiała wyjść z takiej swojej strefy komfortu i musiała przełamać siebie i swoją niechęć do czegoś. Sporo rzeczy się działo, ale fajne było to, że można było to robić razem. Tak. Mimo wszystko. Było fajnie, dziękuję wszystkim, z którymi spędziliśmy, każdej osobie, z którą spędziliśmy czas i wjazd na WSB uważam za zakończony. Teraz czas na was, wyjeżdżajcie na WSB, składajcie papiery. Let's go do this. Życie przynosi różne rozwiązania, życie przynosi różne drogi. Nie poddawać się.
Nie ma, nie mogę. Wszystko jest tu. W naszych głowach.